Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest Piotr Budzianowski, ojciec, założyciel, dyrygent Legnickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która aktualnie prowadzi nabór do swoich szeregów. Piotrku, na początku może powiedz kilka słów, bo od 5 lat jesteście na legnickim rynku muzycznym, tak to określmy, i macie już sporo sukcesu za sobą i naprawdę się utrwaliście w tym pejzażu miejskich imprez kulturalnych. No tak, no niestety no, sukcesy nabywają, no, zwłaszcza ten ostatni, Złote Pasmo na Dolnośląskim Przeglądzie Orkiestry Legnica 2019. No, było zaskoczenie dla nas, no, ale jeżeli nas pozytywnie nas zaskoczyło. No początki jakie były? Początki były dosyć ciężkie, bo to jednak tworzyłem orkiestry z niczego. Nabór w szkołach, przesłuchania, dzieci nie znały nut, także no, z perspektywy czasu wspominając, to sam sobie jestem zaskoczony, bo w poprzednich orkiestrach, które tworzyłem na terenie Wielkopolski, miałem zawsze instruktorów, którzy mnie wspierali, a tutaj sam uczyłem na wszystkich instrumentach dętych. No i 5 lat. 5 lat. Pierwsze występy to lat temu, gdzieś chyba 3 były, tak? Z tą orkiestrą? No nawet 3,5, tak. Już pierwszy występ taki był na rynku. Wtedy jeszcze nie mieliśmy mundurów żadnych, nic i dzieciaczki dały taki pokaz, kilka marszy zagrały. Dzieci i młodzież ciągnie taka muzyka właśnie, orkiestr dętych dzisiaj? No dzisiaj właśnie jest ciężko z naborem. No, bardzo często zwracam się w mediach i na portalach społecznościowych. Ciężko jest pozyskać młodych adeptów, żeby uczyli się na instrumentach dętych. Ale orkiestra sobie liczy dość sporo osób obecnie. No nie tak wcale sporo, bo jest 26 osób, no, a docelowo powinna liczyć 50 osób. Tyle mamy instrumentów nowych, całkowicie instrumentów, które są wydawane dzieciom nieodpłatnie do domu i mogą w domu trzymać, przychodzić z instrumentami. Żeby się zapisać w takiej orkiestrze, czy macie jakieś doświadczenie muzyczne wcześniej, chodzi do jakiejś szkoły muzycznej, czy absolutnie wszystko u podstaw, tak? Od podstaw uczymy, także mam w tej chwili pomocnika, bardzo dobrego muzyka po akademii w Szczecinie, także mnie też wspiera obecnie, od pół roku ze mną pracuje. Uczymy od podstaw, aż do momentu wejścia już w orkiestrę, do orkiestry. Czemu warto grać w orkiestrze? Co w tym fajnego? Pasja, miłość do muzyki. Nie ma ściemy chyba w tym. No raczej nie, no bo jeżeli jest ściema, to wszystko wyjdzie na scenie, wszystko będzie słychać. Także. Gdzie orkiestrę można było zobaczyć ostatnimi czasy w Legnicy? Najbliższe występy, które mamy, to już 14 września. To jest festyn organizowany przez Legnickie Centrum Kultury na osiedlu Sienkiewiczowskim. No, następny chyba występ, który ty mi zaproponowałeś, na charytatywny. 20 września, tak, prawdopodobnie. Tak, także na pewno też wspomożemy. Orkiestra dęta w Spiżarni. To jest. To będzie chyba hit. Tak jest. Coś nowego. Tak jest. I później 11 listopada, no i 7 grudnia gala z okazji 5-lecia orkiestry już. To nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale no będzie to specyficzny występ, bo to będzie orkiestra i zaproszenie gościa. I gdzie ta gala będzie? W Akademii Rycerskiej na sali manażowej. To chyba taki pierwszy występ poważny orkiestry, czy już był nie, tego mieliśmy typu już, solowe? Był już 15 marca, był inauguracyjny koncert już, który miał na celu już wskazać, że zaczyna się coś dziać, że zbliża się 5-lecie orkiestry. Rozumiem, całą młodzież ty osobiście prowadzisz, tak? Tutaj edukacyjnie? Jeszcze z moim pomocnikiem w tej chwili. I jak się nas zgłosić, zapisać do was? Wystarczy zadzwonić do Legnickiego Centrum Kultury lub do mnie zadzwonić na telefon 501-504-159 i wtedy ja zapraszam kandydata wraz z rodzicem, przedstawiam jakie warunki są, jak będzie uczony i to tyle. I chęci. Może parę słów o tych warunkach. Zajęcia są w zasadzie indywidualnie i sekcyjnie raz w tygodniu i całościowo orkiestry, także to na pewno nie będzie zakłócało, że jeżeli ktoś ma jeszcze inne zainteresowania, nie powinno, bo to jest kwestia ustalenia ze mną, w jakie dni, na jaką godzinę wtedy można przychodzić, uczyć się. W jakim wieku dzieci? Od 10 roku życia. A przede wszystkim szczególnie bym zaapelował do muzyków, którzy grają już w orkiestrze, grają na instrumentach dętych, żeby spróbowali u nas. Ja nie wskazuję wieku tego docelowego, do jakiego roku mogą grać. Jeżeli przyjdzie muzyk, który ma 30 lat, też będzie grał w tej orkiestrze. Ona nazywa się Dziecięcą Młodzieżową, a w moim takim perspektywicznym myśleniu chciałbym, żeby to orkiestra była miejska. Legnicka. Legnicka Orkiestra Miejska. Mamy w tej chwili piękne modury, z czego na pewno legniczanie nas widzieli. Piękne modury, 50 tysięcy. Cały koszt uszycia modurów dla orkiestry to jest pokaźna suma. I powiedz mi teraz z tym naborem, to jest taki moment tylko wrzesień, czy w każdej cały chwili czas można się do was zapisać, dołączyć? W każdej chwili. Ta orkiestra cały czas prowadzi nabór, ta orkiestra nigdy nie będzie miała takiego finału, że stop, już nie potrzebujemy muzyków.
cały czas. Tak więc orkiestra jest bardzo otwarta. Naprawdę warto swoją przygodę z muzyką tutaj zacząć u właśnie Piotra. Widziałem nieraz występy miejskich różnych imprezach, uroczyście, jak występowaliście. Ale też właśnie ta spiżarnia, więc orkiestra jest do wszystkiego. Zachęcamy wszystkich młodych ludzi, aby spróbowali swoich sił. Zachęcam. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.